16 grudnia odbyło się kolejne w tym roku walne zgromadzenie Związku Gmin Kwisa. Tym razem miejscem spotkania przedstawicieli gmin członkowskich związku był Ratusz w Leśnej. Najistotniejszym działaniem dzisiaj członków Zgromadzenia Związku Gmin Kwisa było przyjęcie planu finansowego na rok 2023 i informacja zarządu o operatorze schroniska Przylasek. Pozostaje tym operatorem dalej firma Izery, tak więc mamy zapewnioną ciągłość działania. Wszyscy mieszkańcy obszarów członków Związku Gmin Kwisa mogą spokojnie spać, więc bezdomne pieski, bezdomne koty trafią na pewno do Przylasku. Także wszystko jest poukładane na rok 2023. Obrady tradycyjnie poprowadził przewodniczący Zgromadzenia Związku Olgierd Poniźnik. W sumie najważniejsze, że przyjęliśmy jeszcze korekty budżetu na rok 2022, również w wieloletniej prognozy finansowej przyjęliśmy budżet na 2023 i wieloletnią prognozę finansową. Zostaliśmy poinformowani o rozstrzygnięciu prowadzenia schroniska na 2023 rok. Tu niewiele się zmieniło, trochę wzrosła cena, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dalej Izery będą tym podmiotem operującym i prowadzącym schronisko, bo robili to dobrze i z takim dużym wyczuciem i dużą odpowiedzialnością. No a na koniec zostały złożone życzenia, żeby też przed tegorocznymi świętami jeszcze bardziej otworzyć serca i drzwi dla uchodźców, którzy są w każdej gminie. No i życzyłem wszystkim członkom przede wszystkim dobrego zdrowia w rodzinnym gronie, zdrowych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Gospodarzem spotkania był burmistrz Leśnej Szymon Surmacz. Gmina Leśna była jednym z założycieli Związku Gmin Kwisa. To jeszcze wtedy za czasów burmistrza Kupczaka powstała deklaracja założycielska i Kwisa spotyka się cyklicznie wśród swoich gmin członkowskich. Tym razem w grudniu termin wypadł w Leśnej. Dlatego przyjęliśmy tutaj wszystkich burmistrzów z całego Związku. No nie wszyscy dojechali pewnie ze względu na warunki pogodowe. Natomiast no była też to okazja do pokazania, co w Leśnej aktualnie dzieje się. Wielu z naszych tutaj sąsiadów nie było w naszej gminie od dawna i z zaskoczeniem odnotowali to, jak aktualnie wygląda nasz rynek, bo to było pierwsze, co usłyszałem, a później pokazywaliśmy te najbardziej istotne rzeczy, które w gminie Leśna zdarzyły się w tej kadencji. Przede wszystkim no, prawie że podwojenie budżetu. Jeżeli chodzi o inwestycje, tegoroczny budżet był budżetem rekordowym, to jest 70 milionów złotych, gdzie zaczynaliśmy z budżetem niecałych 40. Podczas posiedzenia Związku Gmin Kwisa miałem okazję pokazać prezentację, na której wyświetliliśmy te nasze najbardziej istotne inwestycje. Wielu z nich nie widać, bo są robione pod ziemią. To są przede wszystkim wodociągi i kanalizacja, których nie było tutaj, nie były remontowane, nie było tego typu inwestycji no, przez dekady. Dzisiaj robimy tych wodociągów i kanalizacji bardzo dużo i to zarówno na terenach wiejskich, jak i w samej Leśnej. No ale też była szansa pokazać to, co zamierzamy zrobić w naszym dworcu kolejowym, gdzie otrzymaliśmy prawie 7 milionów dotacji. Czy Centrum Ratownictwa, też finansowane z Polskiego Ładu. Kolejne walne zgromadzenie Związku Gmin Kwisa odbędzie się w Gryfowie Śląskim.